Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was, bo jak jest odcineczek, to zawsze jest konkursik i będziemy też niedługo losować właśnie skinki z filmów na live'iku, także pamiętajcie, żeby mieć subskrypcję, dzwoneczkiem, komentarz oraz najważniejsze, czyli używać kodu Esteban na stronie Świerskins. Jak już jesteś, to lewy górny róg, tutaj kod promocyjny albo pierwszy link w opisie sobie wbij i tam możesz mojego kodu użyć. My dzisiaj mamy 7600 zł, no i dzisiaj na tapet bierzemy skrzynki procentowe, ale też nie procentowe, więc wszystko dzisiaj bierzemy. Także zostawcie łapkę, suba z dzwonem, komentarz, oglądajcie filmy do końca. No a my zaczynamy od 5 skrzyneczek Rush B i może akurat poleci Glock 18 Fate. Ło, ja pierdzielę, jak to jest głośno. No to musimy na pewno sobie ściszyć tutaj. A tu jest w ogóle bardzo dobry drop. Zobaczcie. No ładnie, ładnie dało. To możemy jeszcze 5 sobie pyknąć. Mam nadzieję, że to nie będzie za głośno jakoś na odcinku. Trochę to jeszcze ściszę, wiecie? Chociaż nie, bo wtedy w ogóle nic nie słychać. Dobra, co nam tu poleciało? Tutaj dwa itemki, reszta słabo. Dobra, no nie wiem, jak to będzie słychać na odcinku. Ja mam trochę głośno. Mam nadzieję, że nie głośniej niż mnie. Dobra, Blackbeard razy 3. 1560 zł wydajemy na starcie. No lecimy na grubo. Zrobimy jakiś kontrakt, a tutaj bardzo słabo. Bardzo, bardzo, bardzo. Dobra, dawaj jeszcze 3. No musi być tu coś lepszego, bo inaczej, no dobra, bardzo słabo zaczynamy ten odcinek, ale robimy kontrakt i to gruby kontrakt, bo jest to kontrakt za prawie 3000 zł, jest bajonet, musiałby być gamma doppler chyba, autotronik, dwa koła, oj, dobra, jeszcze jeden, fire serpent, case harden, 1600. No powiem Wam, widzowie, że zaczynamy bardzo słabo. Mamy jeszcze skrzyneczkę bonusową, w której możemy trafić coś, no tak jak widzicie, grubego, chociaż 40% i 35% jest na awupkę, ale trafiamy Bowie Knife'a Dopplera za 2100 zł. Uff, no to nam troszkę podreperowało budżet, bo i tak jest bardzo słabo, ale dobra. Robimy bitewkę, chyba że jakaś fajna jest. Jest tu za 69 zł. Ojej, co ten piesek, mój widzowie, co ten piesek? Miałczy i miałczy, dobra. Przeciąga się, no to my też musimy przeciągnąć tutaj jakiś dobry opening, bo robimy bitewkę, widzowie, uwaga. Za 3100 zł. Na dwie osoby, lecimy na grubo, przywołujemy od razu bota. No i co? Zostawcie łapę, widzowie. To jest bardzo ważne, żeby każdy z Was, jak wbijasz na odcinek, zostawiam łapkę w górę, komentarzyk, bo to boostuje zasięgi, no i wtedy możemy lecieć dalej i rozdawać Wam drogie skinki. Na szczęście nie ma Crashera, jest bot Jerry. No i zaczynamy. Pierwsza skrzyneczka Chase, niestety dla nas obu Vandal. Vandal, druga dla mnie, ok, P250, ale to jest 224 zł. No i ostatnia skrzyneczka Chase, również Vandal, więc na razie prowadzimy, ale nie jakoś mocno. Hydrotus dla niego, ale to też nie jest dużo, stówka. No i dobra, catch, CZ-ka. Okej, dwa razy dual beretki, dwa razy za 200. Dawaj CZ-kę i jest naprawdę pięknie. Dobra, jest digielek, no ale na razie jest bardzo słaby drop ogólnie dla nas obu. Neptun. No będzie to ciężka. Dobra, teraz najdroższa skrzynka leci i uwaga, leci dla niego. O kurde, no decydująca. Blackbeard. I dla niego. Chyba. Nie, wygrałem. Let's fucking go. Ale co to jest za profit? No wygrałem. Na szczęście wygrałem, ale to powiem Wam szczerze. No, bardzo słaba bitwa. Bardzo słaba bitwa. Sprzedajemy to. I robimy jeszcze jedną. Robimy jeszcze jedną podobną batelkę. Czekajcie, moje bitwy. Oglądaj. Stworzymy sobie taką samą bitwę. Na dwóch graczy. A nie, to nie jest ta bitwa. Ale dobra. Space World razy 4, 3400 zł, może być. Może być taka bitwa. I mam nadzieję, że uda mi się ją wygrać. No tamtą wygrałem niby, ale profit to nie był. Jest bot Jerry. No i lecimy. Lecimy, 4 skrzynki, jedna to 860 zł. Otwieramy pierwszą i jest porówno, jest porówno. Lipa. Lecimy z drugą. Jest lipa. No powiem Wam, że jak tu nic nie wyleci... O my g. Najlepsze jest to, że ja prowadzę.
I wygrałem. Wygrałem tą bitwę, ale to znowu nie jest profit. Nie no, jest, ale... Wow, co to za bitwy. No wygrywam te bitwy, wygrywam, to jest najważniejsze. No ale jeśli chodzi o profit, to... To jest to bardzo słabe, tak? Bardzo słabe. Dobra, mamy tutaj te itemki, sprzedajemy. Robimy jakąś bitwę. Inną. Robimy trochę inną bitwę. Zróbmy sobie po prostu... Cyk. I zróbmy sobie taką niestandardową. 5 razy, 4 razy luksury, knife, glovesy, razy 3 i Excalibur. 6300 zł bitwa na dwie osoby. Proszę, proszę, Excalibur, 2800 zł skrzynka. No może rzucić to fenomenalnie. No i mam nadzieję, że tak rzuci. Proszę tylko, żebym tą wygrał. I jest crusher do 3 razy sztuka. Mam nadzieję, że to nie będzie świadczyło o tym, że przegramy tą bitwę. No i Crusher już zaczyna. Crusher już zaczyna dominację genetyczną. 1300 zł. Oj, 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 oj. No będzie ciężko. Jak ja już widzę Crushera, to naprawdę aż mi się chce żygać za przeproszeniem. Ale ten Excalibur może zmienić wszystko. Luksury niestety dla niego. Dobra. Knife, glovesy i Excalibur. Knife pierwszy dla Crushera niestety. No nie, boję się tej battle. Glovesy, tutaj one potrafią rzucić, no i rzucają naprawdę dobrze, ale dla mnie i dla niego niestety. Lecimy dalej, znowu dla mnie, ale to, no nie no, dalej przegrywamy. Ostatnie glovesy i uwaga, Excalibur, skrzynia za 2800 zł. Proszę. No ja już to widzowie czułem, ja już to czułem jak wbił po prostu crusher. 9,5 koła zgarnia. No cóż, te ostatnie odcinki z G4 nie wychodzą. Znaczy nie wychodzą, no po prostu przegrywam bitwy, tak? Przegrywam bitwy. No i zostaje mi tysiaczek. Zostaje mi tysiaczek, którego trzeba dobrze zainwestować. 5 skrzynek master. 5 skrzynek master. Dawaj ten sticker Kraków i będzie wszystko, wszystko git. No niestety, chociaż... Chociaż jest profit, no lekki, bo lekki, ale profit to profit. I jeszcze 5 sobie pyknijmy. No i cóż widzowie, no szkoda, szkoda tej ostatniej bitwy. Okej, okay, to jest drogie, 1200, jedna naklejka, spoko, no ładnie dają te naklejeczki. Dobra, ostatnie 5, dawaj coś mocnego tutaj. No niestety, niestety nie tym razem. Cóż widzowie, co mam wam powiedzieć? No czasami tak jest. Mam nadzieję, że w następnym odcinku uda się wygrać. Wy pamiętajcie o kodziku Esteban. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.